Powołaliśmy w marcu bieżącego roku grupę e-medycyna i celem grupy e-medycyna będzie dokonanie transformacji cyfrowej polskiej medycyny. Grupa powstała z inicjatywy firm członkowskich, które zajmują się rozwiązaniami technologicznymi pod kątem e-medycyny, a również składa się z wykwalifikowanych prawników, którzy reprezentują i którzy specjalizują się w prawie online-owym i w tym w prawie medycznym. Także grupa liczy kilkanaście firm, które są dobrze przygotowane merytorycznie i wiedzą, jak ten proces przebiega za granicą, ponieważ benchmarkować będziemy się również do rozwiązań zagranicznych. W ramach grupy e-medycyna współpracujemy z Centrum Systemów Informacyjnych Zdrowia, w skrócie CIOS, i mamy określone plany w działaniach e-medycyny. Po pierwsze, będziemy wdrażać wszelkiego rodzaju formy depapieryzacji, bo od tego trzeba zacząć, a następnie przejdziemy przez cały proces kontaktu pacjenta z placówką medyczną. To znaczy od pierwszego kontaktu, kiedy się zapisuje do lekarza, żeby mógł dokonać tego elektronicznie, poprzez pobyt w szpitalu, w którym jak wiemy teraz nic nie przebiega elektronicznie, więc to nasza funkcja, między innymi o wprowadzeniu logistyki w szpitalach, obiegu samego lekarstw, kart pacjentów. Chcemy, żeby wszystko było elektronicznie. Poza wprowadzeniem usług elektronicznych do szpitali, będziemy również wchodzili na uczelnie medyczne z elementami cyfryzacji. Chodzi o to, żeby lekarze, którzy wchodzą do placówek medycznych po uczelni, już byli wdrażani w nowe rozwiązania technologiczne. Tak samo pod kątem e-pacjenta. E-medycyna powstaje po to, żeby przede wszystkim pacjentowi żyło się łatwiej w kontakcie z usługą medyczną, a druga rzecz, żeby także opiece medycznej ułatwić znacznie pracę. Bardzo istotnym w przypadku e-medycyny jest oczywiście legislacja cyfrowa i tutaj jest kilka elementów, które wymagają poprawy i my jako Izba Gospodarki Elektronicznej przy wsparciu naszej grupy specjalistów prawnych będziemy starali się powoli wdrażać te zmiany. Do najważniejszych elementów legislacyjnych w przypadku e-medycyny należy elektroniczna zgoda pacjenta, w jaki sposób to robić. Trzeba jak najbardziej udogodnioną formę znaleźć dla pacjentów. Dyrektywa antyfałszywkowa, także to są jedne z elementów legislacyjnych, którymi się będziemy zajmowali w ramach grupy e-medycyny.